Najciekawsze dokonania w zakresie remontów, renowacji czy adaptacji mogą zostać docenione. Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Spośród 500 zgłoszeń komisja wybrała 74 budowle, w tym także te z Kujaw i Pomorza. Młyny Rotera w Bydgoszczy. Obiekt łączący historię z nowoczesnością i szeroko pojętą kulturą. Między innymi ta budowla została wybrana przez miasto i zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku Budowa XXI wieku, który od 26 lat wyłania najciekawsze inwestycje w Polsce. Wykorzystanie tych pomieszczeń czy tej przestrzeni do nowej funkcji to była najważniejsza sprawa dla tego obiektu, żeby nie zatracić jego zabytkowego charakteru, a jednocześnie wprowadzić tutaj możliwość właśnie nowych funkcji. Do konkursu zgłaszane są obiekty nowo wybudowane i zmodernizowane w ciągu ostatnich 3 lat. Komisja przemierza całą Polskę w poszukiwaniu budowli roku. Dopiero wyjazdy rozpoczęliśmy. Był etap, że tak powiem, wyjazdów pomorskich i województwa lubuskiego, aż do Dolnośląskiego, do Legnicy. Teraz jest taki etap kujawsko-pomorski połączony z Łodzią i częścią województwa mazowieckiego. W województwie kujawsko-pomorskim zgłoszonych zostało 29 obiektów, spośród których komisja wybrała 7. Jest to m.in. zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Jaroszewie i budynek mieszkalny w Gniewkowie. Po wielu latach ta oczyszczalnia wymagała takiej modernizacji dużej. No i dlatego żeśmy przystąpili też do konkursu, żeby się pochwalić efektami, które spełniamy. Obiekty można zgłaszać w 7 kategoriach. Liczy się nie tylko aspekt budowlany, ale także społeczny. Bierzemy pod uwagę nowatorskie rozwiązania w zakresie obiektów o różnym przeznaczeniu takim publicznym, ale także mieszkalnym. Oczywiście są to rozwiązania często i w pierwszej kolejności innowacyjne. Architekci mówią, że starczy spojrzeć na projekt i oni wiedzą wszystko. Ale to my się z tym nie do końca zgadzamy, bo dotknięcie tej materii, a przede wszystkim poznanie ludzi, ich pasji, to, że komuś się chciało chcieć, to jest najważniejsze. W środę komisja odwiedzi kolejne obiekty w regionie. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu na Zamku Królewskim w Warszawie. Dagmara Moranowska, TVP3 Bydgoszcz.